Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki filmik, w którym opowiem trochę o moim oczyszczaniu twarzy. Myślę też nad tym, żeby nagrać taki moją wieczorną pielęgnację. Więc jeżeli byście byli zainteresowani po obejrzeniu tego filmu, to możecie dać mi znać w komentarzu. Wtedy pokażę Wam, jak to wszystko u mnie wygląda. No dobra, ale o czym mowa? Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o OCM, tak? OCM? Tak, OCM, czyli Oil Cleaning Method. To jest taka, nie wiem czy o tym słyszeliście, czy nie, ale to jest taka metoda oczyszczania twarzy olejami. Po prostu jest tak, że tłuszcz rozpuszcza tłuszcz, czyli po prostu myjąc twarz olejami ma być ona bardziej oczyszczona niż normalnym takim płynem jakimś do mycia twarzy, żelem do mycia twarzy, czy płynem micelarnym. I ma po prostu dogłębniej oczyszczać nam tą skórę, otwierać nam pory, oczyszczać nam pory, regenerować skórę, poprawić krążenie i regulować nadmiar sebum. Ja wszystkie te informacje, które właśnie były mi potrzebne do wyedukowania się na temat tego OCM, znalazłam na blogach. Ja je wszystkie Wam podlinkuję na dole, tam sobie dokładnie wszystko przeczytacie. No dobra, ale wracając do tego, o co chodzi z tymi olejami? Chodzi w tym o to, że zamiast właśnie takiej pielęgnacji normalnej, mam na myśli jakiegoś płynu micelarnego właśnie, czy żelu do mycia twarzy, używa się olej. I to jest tak, mieszacie olej rycynowy z olejem bazowym. I oleju rycynowego mamy tam w zależności od jakiej skóry. Jeżeli chodzi o cerę tłustą, dodajemy 30% i wtedy 70% oleju bazowego. Jeżeli jest to cera normalna, to dajemy 20% oleju rycynowego i 80% bazowego. No i jeżeli mamy cerę suchą, to dajemy 10% oleju rycynowego i 90% bazowego, ponieważ olej rycynowy może nam tą skórę przesuszać, ale generalnie ma bardzo dobre właściwości dla naszej skóry, które zaraz Wam też tutaj powiem. I jeszcze może na wstępie powiem Wam, że ja zaczęłam używać tej metody po tym, jak moja cera była naprawdę w opłakanym stanie. To było wtedy, kiedy miałam najwięcej jakichś wyprysków, jakichś dziwnych rzeczy, jakichś właśnie przebarwień potrądzikowych. No, była naprawdę w opłakanym stanie. Może nie wyglądało to najgorzej, jakbym miała jakiś ogromny trądzik, ale no, dla mojej skóry, która nigdy nie miała trądziku, to wyglądało źle. I tak wiecie, szukałam, popatrzyłam na jakichś blogach naturalne metody, ponieważ no, nie chciałam, tak jak mówiłam w filmie o dermatologu, iść do dermatologa po to, żeby wziąć antybiotyk. Dlatego właśnie zdecydowałam się, że spróbuję tych olei. Może być też tak, że te oleje na przykład nie podziałają na kogoś i mogą zapychać. Ale to jest kwestia dobrania oleju, o czym też zaraz Wam powiem. I powiem Wam tak, ja zaczęłam używać tej pielęgnacji twarzy olejami. I moja cera poprawiła się znacznie. Praktycznie wszystkie wypryski mi zniknęły. Teraz od czasu do czasu jakieś się tam pojawiają, ale po prostu to chyba przez nabiał, tak jak już też wspomniałam w komentarzach pod jakimś filmem. I to też nie powiem Wam na moim przypadku, ale również na przypadku mojego chłopaka. My używaliśmy olej, było ok, później odstawiliśmy te oleje na jakiś tydzień po to, żeby zobaczyć, odstawiliśmy, dlatego że mój chłopak miał po prostu wysyp niedoskonałości. I wróciliśmy po tygodniu, bo stwierdziliśmy, że no spróbujemy, no już znowu się pogorszyło. U mnie nie było jakiejś takiej bardzo dużej zmiany, ale u niego tak było. I zaczęliśmy używać olej i na następny dzień on już miał wszystko jakby, może nie wszystko mu zniknęło, ale większość tych rzeczy się zagoiła. Także zagoiła i tak zmniejszyła, troszeczkę też wyblakła. Wiadomo, to nie jest tak, że to wszystko znika od razu, no ale jednak no pomogło mu to, dlatego chcę Wam o tym powiedzieć, chcę Wam to polecić bardzo serdecznie, żebyście wypróbowali, jeżeli macie cerę trądzikową. Ale wracając w ogóle do tego, jak to się wszystko robi, to też właśnie na wstępie chciałam Wam pokazać, powiedzieć, jakie są efekty, żeby Was może zachęcić dalej do oglądania. Więc tak, jeżeli chodzi o tą metodę, to ona jest do każdego rodzaju cery, do każdego typu cery, ale trzeba sobie dobrać odpowiednie oleje. I też zaraz do tego przejdę. Tak jak mówiłam, olej rycynowy plus olej bazowy, można sobie mieszać dwa oleje, na przykład bazowy i dodać jeszcze jakiś, albo ewentualnie trzy i jeszcze jakiś olej eteryczny. No i to już według Waszych upodobań, ale na początek zaleca się jeden olej. Ja Wam powiem, że my wybraliśmy sobie dwa oleje, jeden bazowy i jeden taki dodatkowy, żeby trochę tą cerę nawilżyć. Właśnie wybraliśmy olej z takimi właściwościami regenerującymi, nawilżającymi i takimi odbudowującymi skórę. Matko Boska! Ach, nie mogę mówić.
No, ale to o tych olejach też zaraz Wam powiem. I najważniejsze jest to, żeby te oleje były zimno tłoczone i nierafinowane, czyli takie no najlepsze. Żeby to nie było też tak, że kupimy jakiś olej, który nie ma w ogóle właściwości i będziemy od niego wymagać, żeby działał, bo na pewno nie będzie działał tak dobrze jak właśnie zimno tłoczony i nierafinowany. I to już Wam mówiłam, jakie procenty, jaki dobór właśnie olej do jakiej cery. I dalej mam tak. Jeżeli właśnie robicie sobie taką miksturę, no bo to wszystko trzeba wymieszać, to najlepiej zrobić ją w takiej butelce z ciemnego szkła i do 50 ml, ponieważ nie chcemy, żeby te oleje nam się zepsuły. I wtedy trzyma się tą butelkę malutką w jakiejś szafce w łazience, po prostu w miejscu, gdzie jest ciemno, gdzie nie jest ona narażona na promienie słoneczne, czy na jakieś tam ostre światło, ponieważ no właśnie nie chcemy, żeby te oleje nam się zepsuły. Jeżeli chodzi o wykonanie, to tak. Taka podstawowa wersja wykonania takiego oczyszczania właśnie cery olejami. Możecie sobie oczyścić, zmyć makijaż tymi olejami właśnie, albo ewentualnie już nałożyć na taką oczyszczoną cerę po płynie micelarnym, ja tak robię, ale można właśnie zmywać makijaż. Jeżeli chodzi o właśnie jak sobie zrobić takie olejowanie twarzy, to do podstawowej wersji potrzebujemy takiego ręczniczka, ściereczki z mikrofibry. Ale właśnie jeżeli macie cerę trądzikową, czy macie dużo wyprysków i po prostu nie chcecie, żeby Wam się te bakterie roznosiły, no to zaraz Wam powiem o mojej metodzie i o takiej metodzie, którą też przeczytałam na blogu. Ale wracając do podstawowej, to jest tak. Jeszcze sobie tutaj sprawdzę, żeby Wam wszystko dobrze powiedzieć. Robimy tak, że wstrząsamy oczywiście buteleczką, żeby te oleje wszystkie nam się zmieszały, żeby nie było tak, że na przykład nałożymy sam bazowy, a rycynowy gdzieś tam będzie na dnie, czy odwrotnie. I nakładamy sobie te oleje na suchą twarz. Musi być to sucha twarz. Lekko rozprowadzamy z uwzględnieniem miejsc problematycznych. Czyli jak mamy jakieś tam wypryski, to również rozprowadzamy sobie na te wypryski. I masujemy. Robimy taki masaż twarzy wszędzie, właśnie w okolicach. Przez jakiś tam czas, dopóki nie zobaczycie, że to wszystko zaczyna Wam oczyszczać się. I tak, właśnie w wersji tej podstawowej robimy tak, że moczymy tą szmatkę, którą mamy, szmateczkę czy ręcznik, we wrzątku. W takim naprawdę wrzątku, że wrzątku, naprawdę gorąca musi być ta szmatka. I przykładamy do twarzy i czekamy, aż ona ostygnie nam na tej twarzy. Oczywiście nie możemy sobie też poparzyć, więc jeżeli jest za gorąca, no to musimy chwilkę poczekać, ale musi być ona bardzo ciepła, żeby otworzyło nam te pory i żeby ten olej wniknął nam w cerę. Następnie, jak właśnie ten ręcznik ostygnie, to przecieramy całą twarz i powtarzamy to 3 razy. Po prostu zdejmujemy sobie z twarzy te oleje tą szmateczką i ten cały makijaż. Jeżeli mamy makijaż, no to robimy do momentu, kiedy zniknie ten makijaż, a jeżeli nie mamy makijażu, to do momentu, kiedy poczujecie, że już ta cera jest oczyszczona. I następnie właśnie, tak jak mówiłam, delikatnie ścieramy tą ściereczką oleje z twarzy i później pierzemy tą ściereczkę. Ważne jest to, żeby wyprać, żeby nie było właśnie tych bakterii w tym ręczniku, bo jak wiadomo, na ręcznikach bakterie się gromadzą. Jeżeli chodzi o moją wersję, no to wygląda to tak, że ja na przykład właśnie mam tą... Wcześniej nie robiłam tego, ale radzę Wam to robić, ale może najpierw powiem, o co chodzi. Ja puszczam wodę w prysznicu, najgorętszą jaka może być, żeby trochę wytworzyło się pary w łazience. Następnie wchodzę do łazienki, nakładam sobie tą gorącą wodę, tak żeby mnie nie poparzyła, i przykładam do twarzy, tak żeby ta twarz była troszkę taka rozpulchniona bardziej i żeby te pory się otworzyły. Następnie jak już tam właśnie trochę tą twarz rozgrzeję, wycieram ręce, wycieram twarz, wstrząsam buteleczką, nakładam sobie oleje na ręce i wcieram w twarz. I masuję, dopóki ta twarz nie poczuje, że jest oczyszczona. I powiem Wam, że te oleje wyciągają wszystko. Wyciągają wągry, wyciągają jakieś właśnie, jak macie po pryszczach pozostałości. One naprawdę wyciągają wszystko. Nie mówię, że jak macie takiego pryszcza, który jest dopiero pierwszy dzień, to wszystko wyciągną te oleje. Ale no, wyciągają naprawdę wszystko i widać na rękach te czarne kropki właśnie ze skórników czy tam z wągrów. To naprawdę działa i powiem Wam, że tak jak mówiłam, tydzień nie używaliśmy i po tygodniu ja nałożyłam to na twarz i wyszło mi mnóstwo, może nie zaskórników, bo ja zaskórników nie mam, ale mnóstwo takich pozostałości po wypryskach czy jakichś właśnie tych, jak podskórne Wam się czasem zapychają mieszki włosowe, to też wszystko ładnie wychodzi. I polecam Wam to spróbować, bo to naprawdę działa i ja byłam w szoku. Jak pierwszy raz użyłam w ogóle pierwszy raz olej, to jak wyszłam spod prysznica, to ta cera tak oddychała. No dobra, ale wracając do tego właśnie, jak ja to robię.
nakładam na twarz, masuję, aż wszystko mi tam wyjdzie. Następnie znowu puszczam ciepłą wodę, ciepłą wodą ścieram sobie te oleje delikatnie i następnie używam mydła Alepo. Jeszcze sprawdzę, czy dobrze to przeczytałam. Tak, mydła Alepo. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o to mydło, mydło Alepo to jest mydło syryjskie, mydło, które ma w składzie oliwę z oliwek oraz olej z liścia laurowego. Jeszcze sobie sprawdzę. Tak, olej laurowy. O, nie z liścia laurowego, no olej laurowy w każdym razie. I to chodzi tak, jeżeli chodzi o to mydło, bo to też warto o tym wspomnieć, to mydło ma bardzo fajne właściwości, ma właściwości antybakteryjne, lecznicze, właśnie takie niwelujące, przebarwienia, no jest super to mydło. Nawet jeżeli nie macie właśnie cery trądzikowej, to mydła z małą zawartością oleju laurowego są super do oczyszczania twarzy, są ściągające i wysuszające, ale to później można nałożyć krem, ale też również fajnie oczyszczają tą twarz. Jeżeli chodzi o to mydło, to mydło ma takie przedziały procentowe, na przykład 16%, 40%. Ja używam 16% i może skończę Wam właśnie o tym, co ja dalej robię, bo odchodzę od tego tematu, ale jest tak dużo informacji, chcę Wam je wszystkie przekazać, żebyście mieli tutaj wszystko w tym filmie. To ja właśnie, jak już zmyję sobie delikatnie te oleje z twarzy, jeszcze coś tam zostaje, to używam tego mydła. Nakładam sobie na ręce i masuję tak ze 3 razy, powtarzam tą czynność nakładania mydła, aż nie poczuję, że w jakichś tam pozostałościach, po pryszczach mnie piecze, bo wtedy wiem, że to już zaczyna działać i wtedy już nie męczę tej skóry, tylko to wszystko zmywam. I właśnie w tych miejscach, gdzie macie jakieś wypryski, to bardzo piecze, ale to dobrze, no bo wiadomo, że to zaczyna działać. I na następny dzień, tak jak mówiłam, cera jest w dużo lepszym stanie. Ale wracając do zawartości procentów w tym mydle. My mamy 16, ale chyba będziemy się decydować na 40, ponieważ im wyższa, te procenty to jest zawartość oleju laurowego. Im wyższa zawartość tego oleju laurowego, tym większe właściwości ma lecznicze to mydło, a im mniejsza zawartość, tym bardziej pielęgnacyjne. Więc jeżeli macie właśnie cerę trądzikową, to zaleca się te większe wartości, tak 40 czy tam 60 nawet. I tak, na początek zaleca się również używanie tych mniejszych zawartości, dlatego my kupiliśmy 16 i powiem Wam, że nic nam się nie stało z twarzą i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego mydła. Ale jeżeli o nie chodzi, to trzeba uważać na oryginalność tego mydła. Bo są na Allegro różne takie, bo my kupowaliśmy na Allegro, w ogóle wszystkie linki Wam dam w opisie, jeżeli poznajduję te aukcje. Trzeba uważać, ponieważ ktoś może dać Wam podróbę tego mydła i ono nie będzie działało tak dobrze, jak to mydło takie no, naturalne, to mydło oryginalne właśnie. Więc jak mówię, no to wszystko też Wam dam jakieś linki do tych, żebyście sobie poczytali, co dokładnie, na co trzeba zwracać uwagę. Na pewno na pieczątkę, na pewno na to, ile to mydło leży, leżakuje, na zawartość i na skład. Przede wszystkim skład ma być krótki, ma być tam właśnie, jak to się nazywa, olej laurowy. Olej z oliwy z oliwek i tam jeszcze 3 dodatkowe składniki, nie zapisałam sobie, jakie to mają być, ale tak ma być po prostu. Do 5 składników, czy tam do 6 i jak jest więcej, to wiecie już, że to mydło na pewno nie jest naturalne, nie jest oryginalne. Wracając do moich olei, powiem Wam, że ja mam mieszankę z oleju konopnego i olej malinowy. I u mnie wygląda to tak, że ja nalewam sobie gdzieś tak no 10-20% oleju rycynowego, raczej 20%. Nalewam sobie później 60-70% oleju konopnego, czyli właściwie większość butelki to jest olej konopny i te tam 10-20% oleju z malin, z pestek malin. Zdecydowaliśmy się na olej z pestek malin, właśnie jak Wam mówiłam, ten olej dodatkowy, który ma nam tą cerę regenerować i żeby nie była taka wysuszona, ponieważ olej z malin ma właściwości przeciwzapalne, nawilżające, przeciwbakteryjne, przyspiesza gojenie ran, poprawia elastyczność i jędrność skóry i jest antybakteryjny. A jeżeli chodzi o olej bazowy, czyli mój olej, który mam, jest to olej konopny. Zdecydowałam się na olej konopny, ponieważ już Wam zaraz czytam właściwości. Nie, to może najpierw Wam przeczytam. Dlaczego zdecydowałam się na olej konopny? Ponieważ on jest zdrowy również do picia. Zawiera witaminy A, C i E, magnez oraz wapń, jest przeciwbakteryjny. Czyli przede wszystkim to, na czym mi zależało, żeby mój olej bazowy był przeciwbakteryjny, i mi właśnie zabijał te bakterie i pomagał w walce z tymi wypryskami. Jest przeciwgrzybiczy i przeciwzapalny, czyli tak jak mówię, doustnie też go można brać. Niweluje napięcie przedmiesiączkowe i powiem Wam, że olej z wisiołka i olej właśnie konopny wyregulowały mi cykl miesiączkowy, także to myślę, że też jest fajna
Fajny dodatek. Jest również przeciwalergiczny, działa kojąco i zawiera, zniweluje przebarwienia, nie wywołuje alergii. No, czyli tak jak mówiłam, ja postawiłam na przeciwbakteryjny, regenerujący, niwelujący przebarwienia i przede wszystkim oczyszczający, bo olej konopny oczyszcza cudownie. No i olej rycynowy, tak jak mówiłam, to by było właśnie na tyle, jeżeli chodzi o to, czego ja używam. I powiem Wam, że moja mieszanka sprawdza się super, tak jak już Wam wcześniej mówiłam. Warto właśnie sobie przejrzeć, ja Wam też podlinkuję tutaj, czy napiszę Wam może w opisie, jaki olej do jakiej twarzy się nadaje. To wezmę tą informację z bloga, więc tego bloga też Wam podlinkuję, żeby nie było, że jakoś kopiuję coś, informacje, po prostu napiszę Wam w opisie, bo tak jest łatwiej, ale tak czy siak dam Wam linka do tego bloga, żebyście sobie to zobaczyli, bo tam właśnie na blogach bardzo fajnie dziewczyny o tym piszą. Więc dobranie dobrych olei to podstawa i jeżeli to zrobicie dobrze, to myślę, że w 90% Wam się to sprawdzi, jeżeli macie cerę trądzikową, problematyczną po prostu, już nie wiecie, co macie z nią robić, albo po prostu lubicie próbować nowych rzeczy i pielęgnacji naturalnej, to Wam bardzo polecam spróbować te oleje. Tak jak mówię, mój miks jest bardzo dobry do cery trądzikowej, ponieważ nie zapycha, nic się nie dzieje, wszystko się oczyszcza, wszystko się regeneruje i wszystko ze sobą dobrze współgra i współgra z tym mydłem Aleppo. Także polecam Wam ten miks, polecam Wam również, bo ja następnym razem jak będę kupować olej, to kupię olej lniany, który również ma super właściwości i będę z nim próbować i później też będę pewnie próbować innych olei takich dodatkowych i może olej eteryczny z drzewa herbacianego, żeby to fajnie wszystko pachniało. No dobra, to by było na tyle. Tak jak mówiłam, zerknijcie sobie do opisu, zobaczcie jaki olej do jakiej cery. Wszystkie linki do blogów Wam dam, przeczytacie sobie jeszcze może, żeby bardziej się doedukować. I polecam Wam, bo tam na blogach macie tylko wypisane te oleje i polecam Wam sobie wejść na jakąś stronę. Też spróbuję Wam znaleźć tą stronę, na której ja patrzyłam właściwości olei i tam wszystko przeczytać i wtedy będziecie mogli sobie dobrać do Waszej cery odpowiedni olej. I ja chciałam Wam już właśnie podziękować w tym filmie bardzo za oglądanie. W ogóle wybiło mi 2000 subskrypcji, może mówię to na końcu, ale jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo Wam serdecznie chcę podziękować za te 2000 subskrypcji. To jest dla mnie w ogóle, jest to dla mnie takie naprawdę miłe i bardzo serdecznie witam nowych subskrybentów i bardzo serdecznie dziękuję nowym subskrybentom, bo to jest naprawdę dla mnie miłe i bardzo dziękuję Wam i mam nadzieję, że będzie Was przybywać. No, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam właśnie do subskrypcji, zapraszam Cię do wejścia na mojego Instagrama i co? I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!